Cześć kochani, ten zestaw mogliście u mnie już widzieć na jednym z filmów zakupowych z Action, ale nie bardzo byłam zadowolona, jak wam tu wspominałam, te laski, generalnie ten knot jest do kitu, więc tak, kit. Przynajmniej no, mi się to nie sprawdziło, nie umiałam tego używać, może bardziej tak powiem. Mam tutaj jedną taką, jeden taki odlew, jedną taką pieczątkę, nie wiem jak to nazwać. Woskową pieczęć, o chyba tak, która w miarę mi się udała. Mimo, że nie była idealna, ale no w miarę się udała. I postanowiłam trochę poeksperymentować. Wy już tu widzicie efekty tych eksperymentów, bo o tym pomyślę w ogóle, żeby użyć kleju na gorąco, no to ja na niego sama nie wpadłam, Asia oczko mi podpowiedziała, ona gdzieś go na jakimś filmiku widziała. Ja nie drążyłam dalej, w sensie żadnych filmików nie oglądałam z tego, tylko poszłam na żywioł. Jeśli pamiętacie, kupiłam sobie takie metaliczne kleje na gorąco. Jeśli nie pamiętacie, to ten, bo ja też nie pamiętam, gdzie to kupiłam. Jak znajdę, to wam podlinkuję tutaj ten film, bo tam będzie opakowanie, jak to w ogóle wyglądało. I postanowiłam poeksperymentować. Została mi ta jedna laska srebrna i tutaj jedna złota w pistolecie. I tak, i eksperymentowałam z tym zestawem, jego tu już odłożę, bo to jest folia, to się świeci, to w ogóle po co to na to patrzeć. I takie moje eksperymenty wyglądają tak. To są pieczątki zrobione najpierw klejem, po prostu klejem na gorąco. I to są zwykłe po prostu takie stemple. Robiłam sobie kropę kleju, zresztą zaraz będziemy robić, tylko już taką kolorową. I ostrość tutaj mi się nie gubi, mam nadzieję. I no i przykładałam sobie tą pieczątkę. Tą pieczątkę z tego wzorka takiego, tego okrągłego, no to ona mi jakoś się średnio podoba. Więc generalnie korzystałam ze stempelka listka i stempelka serca. I tutaj większość, generalnie wszystkie poza tym jednym, są właśnie z tych dwóch stempelków. I mam tutaj takie też eksperymenty. Wy to tutaj widzicie od razu, bo ja nie będę tam, wiecie, odkładać tego. Ale mówię, jak to po kolei robiłam. Więc najpierw, żeby właśnie zużyć ten klej, który miałam w pistolecie, to zrobiłam no, dosyć sporo tych takich zwykłych. One są takie mięciutkie, widzicie, nie? No jak to klej na gorąco. Więc ma to swoje plusy, bo to z tego wosku, no to jest sztywne. Tego jak już zastygnie, to już nie ma szans, żeby to uformować. Ewentualnie by ktoś chciał sobie to na butelce, nie? Przykleić czy coś. No to nie ma takiej możliwości. Ale no też można trochę podgrzać i wtedy to się uformuje, więc też nie ma tragedii. No ale to jest klej na gorąco, to jest, wiecie, mięciutkie wszystko. I najpierw właśnie zrobiłam sobie te przeźroczyste. Później założyłam już różową laskę, bo generalnie chciałam różowe te listeczki przede wszystkim. I one mi tak średnio wyszły, nie wiem czy serduszko pierwsze nie robiłam. W każdym razie tak na początku były bardzo blade, przez to, że tu jeszcze była resztka tego przeźroczystego, tam ta końcówka przeźroczystego wymieszała się z tym metalicznym. No i były takie blade, takie prześwitujące, półprzeźroczyste te znowu zapamiętam słowa, te stemple. I ja je tutaj wykorzystałam, więc też one tutaj są, już w wersji pokolorowanej, ale o kolorowaniu to za chwilę. I tak sobie robiłam, jak mi się skończył, generalnie wyszło mi około 7 takich stempelków z jednej laski. Czy dużo, czy mało, no a w ogóle ile ta laska ma? Aha, 10 cm. No, to tak mniej więcej, wiecie, tyle mi, no, na mniej więcej 7. Przy czym, no dobra, to jest 7 srebrnych. Możecie najbardziej zobaczyć na srebrnych, bo robiłam tak, najpierw różowe, później srebrne, a później złote. I zobaczcie, jak tu się kończy już róż. Nie wiem, czy to z takiej odległości będzie widać, a też nie chce mi się wstawać, ale no dobra, wstanę. Przynajmniej do tego pokazywania, żeby widzieć, co wy tu widzicie. Że ten różowy, on się zmieszał bardzo z tym srebrnym. I no tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć jest bardziej różowych, a później dalej się miesza, tylko już tego różowego jest niewiele, ale są takie smugi, no i to tak
Dla mnie nieestetycznie to wygląda. Trzeba by było mieć jeden już kolor i robić nim nie taką krótką laskę, nie? Więc to jest akurat minus tych robienia tą metodą. No bo generalnie prawie wszystkie te srebrne mają delikatnie różową poświatę. Jak się skończy różowa poświata, to zaczyna się złota poświata, bo tutaj no niby jest srebrny, ale już gdzie nie, gdzie zaczynają się pojawiać złotka. No i tu jak złoto już wchodzi, no to jeszcze też ma trochę srebra. I to tak jakby ktoś chciał w jednym kolorze robić, no to trzeba się nastawić, że tak ze 3-4 pieczątki będą, te stemple będą zmarnowane. No więc to tak co najmniej, nie? Bo ta srebrna, no mogę powiedzieć, że prawie cała ta laska była zmarnowana. Najpierw, że się mieszała z różowym, a później jak już musiałam pocisnąć dalej do pistoletu następną laskę, no to już się mieszała ze złotym. Złoty akurat później zrobiłam tak, że dwie laski dałam jedną po drugiej i dzięki temu tutaj, jak widzicie, no ta jedna jest taka bardziej zmarnowana. Tutaj już coraz mniej widać to sreberko, gdzieś tam jeszcze widać, ale już niewiele. No i później już są takie prawie, że złote te odbitki, chociaż no gdzie nie, gdzie jeszcze te smugi się pojawiają. Ale teraz jestem właśnie na etapie, że mam tutaj złotą, drugą laskę, ona już jest tam pociśnięta, więc nie powinno jakichś takich dziwnych kolorów robić, no generalnie takich mazów. I zaraz sobie zrobimy, ale jeszcze trochę pogadam, bo skoro tak opowiadam, co tutaj mam, to jeszcze testowałam, na końcu po prostu zrobię z Wami taką odbitkę, nie? A teraz sobie trochę pogadam. Zrobiłam takie, te przeźroczyste, próbowałam na różne sposoby, jakby to pomalować. I tak, próbowałam woskiem, to jest pasta z, jak ona się nazywała, Sea Artu, i to jest kameleon zielono-niebieski. I próbowałam ją tak po prostu palcem wetrzeć w to, ale po tym kleju to się ślizga. To zostawia, w sumie teraz już nie zostawia nic na palcu, ale widzicie, to jest tylko taka delikatna poświata, to koloru nie daje, tylko tu, gdzie się zebrało w tych zakamarkach, no to, no. No to, więc to się tak nie sprawdziło na gołe, na goły klej. Tutaj spróbowałam z kolei tej pasty takiej modelującej, tego musu różowego. No i to też tak, jest delikatny pobłysk. Widzicie, z tej strony taki bardziej matowy, on tu się bardziej świeci, ale koloru to za bardzo nie dało. Spróbowałam jeszcze na tym takim z różowo-przeźroczystym, nie? To na takim spróbowałam, żeby trochę jeszcze ten kolor bardziej podkręcić, ale no nie, to jest niewypał. No to pomyślałam sobie, że fajnie by było w takim razie użyć gesso. A jeszcze tutaj jest, tutaj też jest jeszcze jakaś taka próbka, też z tego, też z tej pasty. Chyba był na bardziej różowym, tak, chyba to na bardziej różowym było, ale tak jakoś też szału nie robi. Albo tu ten wosk jest. Nie, tu jest ten wosk różowy. Tak, już tak trochę się motam. Jest ten wosk metal różowa. Po prostu pociągnięty na takim różowym. I daje po prostu taki delikatny pobłysk. No, więc to jakby też w szału nie robi. Ale co robi szał? Szał robi pomalowanie na białym gessem albo czarnym gessem. Ja tutaj miałam Wam pokazać w całości białe albo czarne. Przy czym to, jak widzicie, tak jest przeźroczyste. To prześwituje, to co jest tam pod spodem. Ale naklejone na kartkę białą, zaraz tu jakąś zlokalizuję, już nie prześwituje. Już nie widać, że tam... znaczy, te mazy, które widzicie, to są po prostu mazy z pędzla. Ja to tak, no, nie zrobiłam tego zbyt dokładnie. No i podobnie tutaj biały. No, na białym jeszcze gorzej. Biały mam gesso już po prostu takie zaschnięte trochę i nie bardzo jest ten efekt. No ale już dobra. No i tu jest różowy ten kameleon na jednym. Kurczę. Na białym gesso i na czarnym gesso, więc na czarnym jest taki bardzo chłodny, a tu taki cieplejszy róż. To jest ten wosk.
Ale co u mnie zrobiło szał, to jest też na białym gesso i na czarnym gesso ten kameleon zielono-niebieski. Ja się na filmiku zakupowym zastanawiałam, czy na tych testach, już nie pamiętam, zastanawiałam się, na czym polega kameleon tego, bo jak robiłam na takiej masce zwykłej, to tego za bardzo nie było widać tego efektu. A tu zobaczcie, to jest pomalowane białym gesso i pociągnięte pędzelkiem po prostu tą pastą, a to jest na czarnym gesso. I ja jestem zakochana w tym efekcie. Może jakby dokładniej zrobić. No i tak tutaj, nie wiem jak tu z jasnością tak kombinować. Może gdyby dokładniej zrobić to gesso białym, bo to jest, wiecie, tak pociapane. Ten na białym mi się najbardziej ten efekt podoba. I to jest pomalowane po prostu to przeźroczyste z kleju. Więc jakby nie ma potrzeby w sumie kupowania takich lasek, które robią mazy. No chyba, że mówię, chyba, że jeden kolor i macie go cały czas w pistolecie i nie zmieniacie na nic innego. No to wtedy okej. Ale tak, no to. No ja spodziewam się, że ja to po prostu przemaluję. Że jeszcze farbą akrylową będę zaraz próbować. O, wyciągnę może farbę srebrną i zobaczę, jak to farbą będzie bez użycia gesso. Mam srebrną farbę z DecoArtu, tą metaliczną. Nie będę tu jakiś krop robić, po prostu na jakiś taki, o, taki, który jest jeszcze różowy. Dam sobie trochę tej farby i zobaczymy, czy to pokryje, czy to się będzie ślizgać, czy jak, czy co. Oczywiście będę cała ucieprana. No więc brzegów nie będę jakoś robić dokładnie. Raczej ta farba się tak tu mi ślizga. Chyba gąbeczką byłby lepszy efekt, bo nie byłoby tych mazów od pędzla. No, znowu byłyby od czego? No od gąbeczki. Tak się raczej się ślizga, a zobaczymy jak wyschnie. No może. Zobaczymy. W każdym razie na gesso, o, a może tu teraz już widzieliście, jak to wygląda na czarnym gesso, to przyjadę też, o, na czarnym gesso, no to ta farba łapie tutaj zdecydowanie lepiej. No to jest też takie logiczne, nie? No bo gesso już zwiększa przyczepność. Ła! To było takie bardziej różowe. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Mniej więcej coś takiego było. No więc pokryło. Więc nie będę jakoś płakać. Ale na czarnym gesso powiem, no jest trochę ciemniejszy ten srebrny. Jest trochę ciemniejszy. O, a na białym jeszcze spróbuję. Ale nie jest jakiś bardzo ciemny. Tutaj by już chyba więcej trzeba było tego na pędzelek. No, chodź tu. Takie tutaj kombinacje sobie zrobimy. O, tak jest na białym, tak jest na czarnym, a tak jest na tym srebrnym, srebrnym. No, czyli białe gesso też daje radę, też robi fajny podkład. No bo to ciemno, to taki ciemniejszy jest ten kolor. Nie wiem, czy to tu widać, bo tu lampa daje, a tu się wszystko mieni, więc no. Ale daje radę. Jeszcze zobaczę, jak skończymy, czy to się zastygło. Czy to się będzie gdzieś schodzić, nie? Może zauważymy różnicę na moich palcach. No i została nam ostatnia część, czyli pokażę Wam mniej więcej, jak ja to robię z tym klejem na gorąco, na kilku jakichś przykładach, w sensie na kilku tych. Używam papieru do pieczenia, bo o tym nie powiedziałam. Tutaj mam papier po prostu zwykły do pieczenia i zaraz tutaj zrobimy miejsce. Mam serduszko. Serduszko mam wrażenie, że najładniej wychodzą. Zaraz je tu uruchomię. Mam z boku kamerę i zobaczę, czy to będzie. No, chciałam po prostu, żebyście widzieli z boku, jak to wygląda, bo z góry to też nie wszystko widać. Mam pistolet i daję. Zobaczymy, nie wiem, czy będziecie coś z boku widzieli. Tu jest ta złota i robię sobie taką kropę. Większą, mniejszą, to już jest wiadomo kwestia wprawy. I przykładam, nie? Więc tu nie ma żadnej jakiejś tej. Tylko tak przykładam, staram się na środku i tak sobie stopniowo w dół. Jak widzę, że z której strony wycieka, w tym miejscu, tak patrzę dookoła, wycieka mi z dołu, to przesuwam ten stempel trochę w dół, tak żeby wyciekło odrobinę z każdej strony. Nie? Więc tak teraz znowu w prawo i dociskam.
I najgorsze, co jest, to, że co musi chwilę tak być, nie? Więc nie wiem, na ile to było widać. Zaraz tutaj trochę może tą kamerą pokombinuję. No więc to tak tutaj wypływa sobie z wszystkich stron. No cień tutaj pada, nie? Więc no jest jak jest. Ale no, ale zaraz będziemy tutaj patrzeć dalej. No i tak sobie tu czekamy, nie? Jak już widzę, że zastyga trochę od spodu, to odrywam to od samego papieru i sprawdzam, czy to jest ciepłe. Jak to jest ciepłe, to znaczy, że lepiej tego nie odrywać. Zaraz wam pokażę tu gdzieś któryś. Tylko, że który to był teraz? Nie wiem, czego nie wykorzystałam, tu nie zamalowałam. Jak tak, to trochę słabo, bo chciałam wam pokazać ten efekt. No, chyba wzięłam ten. No dobra. Jeszcze jest ciepłe. Oderwę to. I zobaczcie, nie wiem, czy to widać w sumie. Już nie jest aż takie. Jak oderwiecie to za wcześnie, jak będzie to jeszcze takie dosyć ciepłe, ciepłe, takie bardziej gorące, to tu będą, to się będzie kleić. I to będą takie, może zaraz jeszcze pokażę, nie? Więc jedziemy z następnym kółeczkiem. Następna porcja kleju. Taka kubka sobie. Można większą, można mniejszą, w zależności od tego, czy chcecie, żeby wam to tak bardzo wyciekało, czy nie. No i to jest klej na gorąco, więc aż tak szybko nie trzeba. Czasami sobie tak właśnie jeżdżę prawo, lewo, żeby widzieć, z której strony wypływa. Jak mi wypływa już z wszystkich, ciut dociskam, ciut, nie bardzo. Bo no jeżeli nie chcę, żeby były. Chociaż te to akurat nie jest takie złe. Tutaj któryś był taki, że było całkiem urwane. Na przykład tu jest taki bardzo cieniutki z tej strony i nie jest też tak do końca zrobione. No, najlepiej to albo tutaj nie jest idealnie okrągłe, nie? Bo w ogóle z tej strony wypadło. No i teraz jak ja to. No nie, teraz już jest w ogóle za wcześnie, bo się nawet nie chcę od papieru oderwać. No i to jest właśnie najgorsze, to takie czekanie, nie? Powiedzmy, że da się już od papieru oderwać. Nie, no, takie coś słabo się zrobiło. Więc spodziewam się, że tu będzie właśnie ten efekt. Nie, tutaj to w ogóle, o widzicie, nie wychodzi. Jest w tych zakamarkach i jest ubrudzone. No, ostrość. Jak za wcześnie, nie? No, więc tu teraz. Trzeba by było pewnie skrobać to. O, może tak wyjdzie. Może wyjdzie, może nie wyjdzie. No więc lepiej, żeby to tam nie powoziło. To pewnie przy następnym stemplu. Mam nadzieję, że uda się to uratować. Tu już mi pistolet nie chce. Właśnie to jest to. Tu pistolet już nie chce działać, więc muszę dać następną. Następną daję w innym kolorze i za chwilę będzie mi się już robić złoto-srebrne. Więc robię taką znowu kubkę. Przykładam to. A teraz to mi za bardzo trochę wyciekło. No i czekamy. Tak, więc mam tutaj tych stempli zrobionych całe mnóstwo. W ogóle chciałam z nimi zrobić ATC, ale myślę, że właśnie w takiej formie, że pomaluję je białym gesso i jakimś kolorkiem. Jeszcze nie zdecydowałam jakim. Czy to już wyschło? Mam czysty palec, mam czysty palec. Chodzi coś? Nie. No więc można sobie farby akrylowe łapią to bez gesso. Chociaż jeszcze sprawdzimy na takim przeźroczystym, czy ta farba łapie faktycznie. W sensie, czy nie będzie się. O, teraz gdzie jest ta farba? Gdzie ją dałam? Tu. Więc ją tak pomaziamy. Bo o ile gesso, no gesso bardziej kryje, nie? A ta farba, no tak słabo. Zwłaszcza, że ona jest płynna i ona mi się przesuwa z jednej strony w drugą stronę i zostają takie mazy. Jakbym tak robiła, no to znowu zostaną takie nierówności w drugą stronę i tak widać, gdzie jest ten pędzel. No więc tak źle, tak niedobrze. Dobra, to już chyba trochę przeschło, można sobie podnieść. Nie, jeszcze jest gorące.
Więc tak to wygląda tutaj, że to najgorsze w tym wszystkim jest to, że to tak strasznie długo trwa. Czyli robienie tych stempli dobrze sobie połączyć z robieniem czegokolwiek innego, bo no naprawdę, ja przy okazji tego sprzątałam, nie? No bo to się no, strasznie dużo czasu zabiera, takie czekanie bezmyślne, bez, no, bez nie lubię tak. Więc warto sobie coś w międzyczasie robić, albo nie wiem, wycinać wycinanki, nie? I robić sobie takie stempelki. No to tak. No ja tutaj trochę posprzątałam. Trochę tutaj tego narobiłam. No a najgorsze są właśnie te takie mazy, nie? No bo szkoda wydawać pieniędzy na takie kleje specjalnie kolorowe, jak to i tak ten kolor się później miesza, nie? Więc trzeba by było mieć taki, no, więcej po prostu jednego koloru. A tam w opakowaniu były, przepraszam, po dwie laski każdego koloru, no to. No to parę tych można by było zrobić, ale mówię, przy okazji zmiany koloru to się i tak miesza. Czy to już tu jest ciepłe? Powinno się dać oderwać. No i tak ja często robiłam właśnie tak, że później to albo trzymałam, albo kładłam tym do góry, nie wiem, jakieś nożyczki czy o coś, żeby to szybciej wyschło, bo to, no, jak jest tak przyłożone, no to wolniej schnie. Więc tak sobie to odkładałam. No, i to chyba tyle. Nie będę was aż tak długo trzymać. Zaraz jeszcze tego ściągnę. Mam nadzieję, że się tam, no, to co tutaj chciałam wam pokazać, jak za wcześnie oderwane. No, ale to jest też taki moment, że już się wydaje, że już jest w porządku, a to i tak się jeszcze ciągną takie właśnie takie drobne tutaj te. No, laski, taki, znaczy kawałki takiego kleju, nie? Więc takie gluty i to się tak, no więc to wtedy też jest do wyrzucenia. No ten to już jest do wyrzucenia całkiem, ten kawałek, ale na papierze do pieczenia całkiem fajnie się to robi, więc. Więc jak macie taki zestaw i macie dużo kleju na gorąco, zwykłego, przezroczystego, czy taki pożółkły jak ten, czy jakikolwiek inny, to możecie sobie porobić takie stempelki na zaś. A później przemalować je na dowolny kolor, czy to farbą akrylową, czy to gesso i później z użyciem wosków. No więc mam nadzieję, że ten mój taki, znaczy to nie jest mój pomysł, nie? Ale to jakby ja teraz nagrywam, już jeszcze ciepły. Mam nadzieję, że to wam jakoś się do czegoś przyda i przypadło wam do gustu. Asi, dziękuję bardzo za podpowiedź. O, ściągam to. O, wyszło. No, więc całkiem fajny wyszedł. Widzicie, on dużo łatwiej, mam wrażenie, uzyskać taki idealny kształt przy użyciu no, tego kleju na gorąco niż przy użyciu wosku. Więc to od razu wam mówię. Takie jest moje odczucie, ale no, mogę się mylić. No, więc już nie będę przedłużać, bo robienie tego to mogłabym godziny robić. Ale no, ale mam nadzieję, że na coś wam się to przyda. Asi, dziękuję za podpowiedź, żeby tak to spróbować, więc przetestowane działa. Tyle tylko, że dobrze jest po prostu później to kolorować, bo kolor tych jak to, stempli woskowych, no mnie nie zadowala, nie? No, ale może komuś się takie coś podoba. Dobra, to już dziękuję wam bardzo na dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa.